Szanowni Państwo, wprowadzamy teraz ostatnie procedowanie, dość odpowiedzialne. Do 2060 regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Bardzo proszę, pan dyrektor Henryk Burmistrz. Panie dyrektorze, ja zaczynam procedować. Panie dyrektorze, ja zaczynam procedurę. Proszę po pierwsze usiąść, a po drugie prosimy tutaj, czy pan dyrektor Kultys będzie uprzejmy procedować druk 1060. Bardzo proszę. W sprawie? Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Prezydent, ponieważ mam pewne ustalenia, to ja proszę o 5 minut przerwy, aż się te ustalenia skończą. Skończyły, to przepraszam, bo co to jest wyjęcie. Wracamy do roku 1060. Pan, bardzo proszę, pan Henryk Kurczyk. Dziękuję bardzo. Będę się starał bardzo skracać, żeby cennego czasu nie rozmawiać. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Pani Prezydencie, jest Wysoka Rada. Po pierwsze odczytam informację dotyczącą jakby trzech projektowanych uchwał, mianowicie informację dotyczącą procedowania projektu uchwał w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania gminy miejskiej Kraków. Otóż na podstawie artykułu 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2006 roku o działalności pożytku publicznego przeprowadzono konsultacje społeczne i tak w dniach od 21 listopada do 4 grudnia 2013 roku Wydział Gospodarki Komunalnej przeprowadził konsultacje społeczne projektowanych uchwał wszystkich trzech. W dniu 4 grudnia o godzinie 14.30 do Wydziału Gospodarki Komunalnej wpłynęło 10 uchwał, uwag Ogólnopolskiej Izby Recyklingu i aktualnie trwają prace nad przygotowaniem stanowiska prezydenta. Natomiast w sprawie pierwszej uchwały, czyli regulaminu utrzymania czystości, która teraz jest przedmiotem dyskusji, uzyskano pozytywną opinię, co jest wymagane prawem powiatowego inspektora sanitarnego z dnia 20 listopada, w związku z tym nie ma przeszkód formalnych, żeby ten regulamin mógł być zastosowany. I teraz przystępujemy. Panie dyrektorze, ja może przerwę. Chciałam się zapytać, możemy procedować druk 1061, bo one dotyczą całej sprawy, pana prezentacja będzie, i 1062. Trzy druki będą przedstawiane przez pana równolegle, tak? Tak? Myślę, że tak możemy zrobić. W takim razie będę po kolei procedował, więc powiedziałem, jakby to podwójne prawne. Po pierwsze, co do Krakowa, to są podstawowe informacje, które są ważne, ale przejdę z nimi nad nimi. Oczywiście regulamin dostosowany jest do wszelkich wymagań, jakie wynikają z przepisów prawa. Dotyczy zobowiązań, jakie wynikają z tych przepisów prawa i innych aktów prawnych. Kraków jest w regionie zachodnim, regionu województwa małopolskim jest 4. Są w regionach instalacje regionalne, w Krakowie jest 1 instalacja mechaniczno-biologiczna w MPO Kraków oraz regulamin określa prognozy wytwarzania odpadów komunalnych, jak te obowiązują. Jeżeli chodzi, staraliśmy się, żeby proponowane rozwiązania prawne były kontynuacją najlepszych dokonań, jakie w tej dziedzinie zostały przez wiele lat wypracowane w terenie gminy Kraków. Tu mam na myśli cały dorobek inwestycyjny oraz programów selektywnych zbiórki odpadów, żółty worek, żółty pojemnik, program selektywny przez IGLO, akcje wystawka czy domowa osiedlowa. Tam, jeżeli chodzi o to, żeby te nabyki dobre, które są były zachowane. W związku z tym staraliśmy się, żeby regulamin zawierał wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne mieszkańcowi Krakowa, zarządcy nieruchomości do tego, żeby prawidłowy sposób postępować z odpadami. W związku z tym pierwszą częścią jest słowniczek, który słownik pojęć, który określa podstawowe definicje, co będzie w przyszłości ułatwiało działania wytwórcom odpadów. Następnie bardzo ważną sprawą jest selektywna zbiórka odpadów, którą żeśmy tutaj na pierwszym miejscu zawsze stawiali, dlatego że przypominam, że ustawy, w tym nowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości nowelizowana przymiotuje najważniejszą rolę do właśnie tego zachowania i to jest jakby zapewne przyczyna nowelizacji wszystkich tych uchwał, które są przyjmowane. Przyjęliśmy również normatywy zgodnie z planem wojewódzkim odpadów, tak jak to jest zapisane.
przyjęliśmy regulacje dotyczące częstotliwości pozbywania się odpadów. Tu również zachowujemy pełną kontynuację dotychczasowego przyzwyczajeń i dorobku w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o, regulujemy również rodzaje minimalnej ilości pojemników. To jest bardzo istotna sprawa pojemniki, dlatego że tutaj ustawa jest daleko niedoskonała i staramy się w regulaminie doprecyzować wszystkie te rzeczy tak, żeby w konsekwencji następnych aktów prawnych ułatwić mieszkańcom do korzystania z pojemników, żeby nie musieli, tak jak to akty prawne przewidywały, musieli wyposażać na własną rękę nieruchomości, tylko żeby można było tą dzisiejszą praktykę, jaka jest, czyli że firma odbierająca odpady wyposaża nieruchomość pojemniki. Również oczywiście, co bardzo ważne jest, musieliśmy tutaj dopracować standardy wykonywania usług, rozmieszczania i utrzymania pojemników, także to jest bardzo ważne, dlatego że intencją oczywiście jest utrzymanie i podniesienie standardów. Również są regulacje dotyczące pozbywania się innych odpadów, które czy innych usług, które są tak jak nieczystości ciekłe, błoto, śnieg, zasady mycia i spraw utrzymania pojazdów, to też jest jakby w regulaminie zawarte. Natomiast jest pokazane, czego w szczególności zabrania się, czyli na przykład wybijania odpadów, czy spalania odpadów w warunkach domowych, gromadzenia innych, na przykład lodów w pojemnikach na śmieci. W każdym razie zobowiązuje również regulamin właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wytwarzaniu odpadów komunalnych, podaje do kogo, w jakim terminie. I oczywiście również w poznaniach końcowych mówi, jakie są ewentualnie rodzaje kontroli, kto może prowadzać kontrolę, jakie są ewentualnie z tym związane uwarunkowania. I to jest jakby tytułem pierwszej prezentacji, natomiast druga prezentacja dotyczy uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów. I tak. Po pierwsze, określiliśmy tutaj rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów oraz sposób zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Jeżeli chodzi o rodzaje usług świadczonych, częstotliwość odbierania, tutaj znowu na pierwszym miejscu jest gromadzenie selektywne. Powiedzieliśmy oczywiście o odpadach zmieszanych z pojemników odbieranych, odpadach elektrowrotowych, w tym sprzęcie elektrycznym, elektronicznym oraz o ilościach częstotliwości odbieranych. To jest szczegółowo regulowane. Tutaj szczególne znaczenie ma oczywiście zakres świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, gdzie przypominam, mamy już dwa takie punkty, gdzie mieszkańcy mogli to surowce trudne dostarczać, ale również odpady niebezpieczne, odpady wielkobudżetowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane, zielone, prawdziwe opony i akumulatory. Szczegółowo jak to jest zorganizowane pokazują i co, w jakiej grupie tutaj, czy zabudowie rodzinnej, czy zabudowie wielorodzinnej, czy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy. Jest to szczegółowo pokazane załącznikami numer 1, 2 i 3 do aktualnej uchwały. No i oczywiście sposób zagospodarowania odpadów od właścicieli określają odrębne przepisy, w tym w szczególności ustawa o utrzymaniu czystości, ustawa o odpadach oraz uchwały sejmiku województwa małopolskiego, które są aktem prawa miejscowego. Jeżeli chodzi o ostatnią z uchwał, to znaczy uchwałę w sprawie określenia terminu częstotliwości, wybuchu i szczania odpadów zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, to ona jest dosyć krótka, określa termin, częstotliwość, typu mieszkania, odpadów zagospodarowanych odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz to najważniejsze, zachowuje, utrzymuje częstotliwość opłacania w układzie miesięcznym, co w pełni utrzymuje dotychczasowe przyzwyczajenia. Mieszkańcom nie tutaj nic nie zmienia terminu zapłaty, natomiast jedyną zmianą, która jest, to zmienia się adresat tej opłaty w miejsce firm, które z tym były podpisane umowy, czy są podpisane umowy, tutaj adresatem będzie oczywiście gmina miejska Kraków. Opłata zagospodarowania odpadami komunalnymi ustalana będzie miesięcznie,
w terminie do 14 miesiąca, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia oraz kierowana będzie na rachunek Bankowy Urzędu Miasta Krakowa lub w kasie urzędu. I teraz jeszcze jedna uwaga do tych dwóch uchwał, czyli o nie dotyczy to regulaminu, natomiast dotyczy tych dwóch pozostałych uchwał. Tutaj przepraszam za jakby oczywisty błąd, który się wprawił na etapie edycji. Regulamin oczywiście jest tak, jak tutaj napisano, będzie w przypadku uchwał Lenia przez Radę Miasta Krakowa obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku, natomiast uchwała określająca zakres usług oraz termin zapłaty. Tutaj, jak powiedziałem, w tych dwóch uchwałach jest oczywisty błąd. One mogą obowiązywać, muszą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Za ten błąd redakcyjny przepraszam i oczywiście to będzie musiało być zmienione albo prowadzę prezydenta. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam, iż procedujemy, jaka jest możliwość, druk 1060, 1061 i 1062, że względna zbieżność przedmiotu rozpatrywania możemy tak uczynić. Otwieram dyskusję, Szanowni Państwo. Bardzo proszę, Pan Radny Wojtowicz. Uprzejmie proszę zgłaszać się sprzętem też. Pani Przewodnicząca, tak? Państwo Prezydenci, Wysoka Rada. Proszę o początek kilka zdań ogólnych. Otóż ustawodawca nałożył na wszystkie gminy obowiązek zbierania odpadów, ale w tej chwili zmienia się diametralnie sposób zbierania tych odpadów. Jak Państwo już wiecie, w tym roku przyjmowaliśmy jeden pakiet uchwał, w tej chwili jest kolejny i najprawdopodobniej w połowie stycznia, jak taką przyjąłem informację, ale w każdym razie na początku roku będziemy mieli kolejny pakiet, to będą te najważniejsze uchwały, które będą dotyczyły metody i stawki za wywóz odpadów. Natomiast ustawodawca, nakładając obowiązek na gminę gospodarki odpadami, no, zmienił sposób. Jak Państwo wiecie, do tej pory każdy mieszkanie, instytucja podpisywała umowy indywidualne z firmami. Był wolny rynek. W tej chwili wróciliśmy trochę, można tak to powiedzieć, do czasów lat 80., gdzie no, będzie monopol i w tej chwili tylko przetargi, które będą organizowały gminy w Polsce, będą wyłaniały firmy, które będą te odpady z danych okręgów, z danych kwartałów miast gmin zbierały. Na pewno będzie to budziło wiele kontrowersji zarówno mieszkańców kontrakt jednorodzinnych, jak i mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej, także instytucji, firm, które będą te odpady musiały wywozić. No ale nie mamy tutaj żadnego wyjścia, no po prostu taka jest sytuacja. Będziemy starali się jak najlepiej do tego przygotować. Zobaczymy, na pewno będą większe koszty tego wywozu odpadów. Natomiast co do jakości zobaczymy, przyszły rok pokaże, na ile ustawodawca, chcąc zadbać o nielegalnie wysypywane śmieci, o dzikie wysypiska, o to, żeby tych wysypisk oczywiście nie było, doprowadzi do lepszej jakości wywozu śmieci, a także do selektywnej zbiórki. To czas pokaże, zobaczymy. Proszę Państwa, teraz odnosząc się do tych punktów do druku 1060-1062, mam kilka pytań do projektodawcy, mianowicie zacznę od tego regulaminu, w którym Państwo zapisaliście informacje w artykule 5 o zasadach prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Tutaj w zabudowie akurat wielorodzinne, ale także w zabudowie jednorodzinne, jak i przez firmy. One są bardzo podobne. I tutaj zgodnie zresztą z ustawą, ja tego nie kwestionuję, to właśnie właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do zbiórki selektywnej. Czyli zarówno do papieru, metalu i tak dalej, do szkła, oddzielnie z pojemnik, do przetrwania leków i chemikaliów, odpadów budowlanych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest zapisane w tym regulaminie, że to właśnie właściciele domków wielorodzinnych, czy w przypadku na przykład jednorodzinnych, ale tego domu zostawi, bo tutaj mają być worki, więc myślę, że to się uda rozwiązać. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak Państwo widzicie w kategoriach już takich praktycznych, jak to będzie wyglądało w tej zabudowie wielorodzinnej,
Pan prezes wspomniał o tym, że firmy, które wygrają przetarg, będą dostarczały te pojemniki, że taka jest propozycja. Na tutaj tego nie ma jasno stwierdzonego. W tej chwili większość prezesów spółdzielni, właścicieli wspólnot zastanawia się, jak to będzie wyglądało. Prosiłbym o odpowiedź, jak Państwo to sobie wyobrażacie, czy będzie do tego jakaś oddzielna uchwała, bo tutaj akurat w tej uchwale jest jasno powiedziane, że to oni mają te pojemniki dostarczać. Później, jeżeli tego nie zrobią i nie będą robili tego w sposób selektywny, to są nałożone na nich kary, czy jest możliwość nałożenia kar. W związku z tym tutaj prosimy o odpowiedź, bo do tej pory były tylko pojemniki żółte, a w tej chwili Państwo wprowadzacie kilka tych pojemników. Jak dobrze Państwo wiecie, też w tej chwili zarówno przeterminowane leki, jak i chemikalia, co jeszcze zużyte baterie, mieszkańcy wywozili w jedno miejsce i sami to wyrzucali, a w tej chwili to będzie, że tak powiem, odpowiedzialność spadała na właścicieli wspólnot i prezesów spółdzielni. W związku z tym to bym prosił odpowiedzieć, jak to Państwo chcecie rozwiązać. Proszę także odpowiedzieć na to, co z odpadami zielonymi, bo do tej pory właśnie w tych zabudowach wielorodzinnych prezesi sami wywozili te odpady. Czy w tej chwili również będzie taka możliwość, czy to też będzie wspierane w kategoriach selektywnych i będzie konieczne, że tak powiem, ustawienie dodatkowego pojemnika? Kolejne pytanie. Następne pytanie to jest związane z wywozem tych wszystkich odpadów wielkogabarytowych. Przy zabudowie wielorodzinnej Państwo pisujecie, że będzie raz na 3 miesiące podstawiany taki kontener. Do tej pory prezesi w ramach umów z firmami te kontenery postawiono wtedy, kiedy była taka potrzeba, ponieważ koło tych altan, koło pojemników mieszkańcy po prostu składają. Jeżeli nie ma, jest dłuższy czas, nie ma takiego pojemnika, takiego kontenera na śmieci wielkogabarytowe, no to w tym momencie to się będzie gdzieś gromadziło. Tutaj jasno wybrane jest powiedziane, że raz na 3 miesiące. Pytanie, czy to nie jest zapis, który powinniśmy skorygować, że w ramach potrzeby, a nie wtedy, czy koniecznie raz na 3 miesiące. No to bym tutaj prosił o odpowiedź, bo tak jak mówię, dzisiaj prezesi, szczególnie tych większych spółdzielni, częściej takie kontenery zamawiają i te odpady wielkogabarytowe są tam w ramach umowy wywożone. Więc tutaj przynajmniej przy tych zabudowach wielorodzinnych trzeba by się tym zastanowić, czy to nie jest zbyt rzadko. Kolejny problem to jest w artykule 30, chyba 5 albo 3, tych już nie pamiętam. Chodzi o deratyzację i oczywiście sprawa jest bardzo ważna, bo w tej chwili spada to, ten obowiązek jeszcze zawsze był obowiązkiem, które musieli wykonać właściciele kamienic, spółdzielni, wspólnot. Natomiast jest jedna uwaga, żeby tą deratyzację przeprowadzać wspólnie, bo jeżeli będzie przeprowadzana tak powiem, jedni będą w jednym okresie, drudzy szczególnie w jakiejś tam bliskości, to po prostu te szczury się będą przenosiły do innych kamienic. Jak jedni zrobią, a drudzy nie zrobią, nie będzie kontroli, to po prostu one uciekną, no przejdą gdzie indziej, bo tam sobie znajdą miejsce, gdzie tej deratyzacji nie będzie się wykonywało. I tu jest prośba do Państwa, żeby ewentualnie zastanowić się nad tym, żeby ten system jakoś sprężyć, tak? Wspólnie, żeby po prostu on dobrze działał. Oczywiście ona jest potrzebna, tego nikt nie kwestionuje. To jest kolejna uwaga merytoryczna. I jeszcze jedna uwaga do druku nr 1062. Państwo piszecie, że mieszkańcy będą nie mogli opłacać to tylko do 14 każdego miesiąca. Proponuję, żeby jednak w tym druku dać możliwość mieszkańcom, żeby chcieli zapłacić za kilka miesięcy do końca roku, no bo może ktoś będzie chciał nie tylko co miesiąc płacić. Oczywiście spółdzielnia w wspólnotach to będzie pewnie co miesiąc robione, bo to tak przychodzą rachunki, ale w domkach jednorodzinnych, a to dotyczy wszystkich, myślę, że znajdzie się jakaś grupa ludzi, trzeba im dać możliwość także tych opłat do końca roku kalendarzowego, no bo jasne, że potem te stawki się mogą zmienić, więc tutaj trzeba byłoby to ewentualnie skorygować. Myślę, że pozostałe punkty, bo tutaj prawdopodobnie na początku roku będą dodatkowe uchwały, które będą o usługach dodatkowych, bo pewnie tak to będzie. Chodzi o to, żeby jasno określić, jak będą przywożone te pojemniki, czy będą odpłatnie to robione, czy nieodpłatnie, czy w ramach tej kwoty, która jest określona. To myślę, że to się pojawi w kolejnych uchwałach. Tak ja tak myślę, ale prosimy również o ewentualne potwierdzenie lub zaprzeczenie tego pytania. Także to jest kolejna uwaga dokładna.
Właściwie tyle. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Bardzo proszę odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Proszę panią Magdalenę Basarę. Ja mam następujące uwagi do przedstawionego regulaminu. Pierwsza rzecz to uwagi dotyczące zabudowy wielorodzinnej. Jest napisane tutaj w regulaminie, że właściciele nieruchomości mają obowiązek prawny. Według mnie problem jest nierozwiązany w takim przypadku, jeżeli gwiazdy śmietnikowe są dla kilku nieruchomości, dla kilku wspólnie, dla kilku, tak jest w Nowej Hucie, tak jest często na Brzeguszkach, że dla kilku budynków jest jedna gwiazda śmietnikowa, czyli jest kilku właścicieli i oni powinni się jakoś dogadać, niemniej to, czy odpady będą segregowane, czy nie, pewnie będzie się wiązało z jakimiś karami czy odpłatami. Jak sklasyfikować to, że jedna wspólnota zachowuje się w porządku, a druga natomiast takiej selektywnej zbiórki odpadów nie robi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te wiaty śmietnikowe mają określoną wielkość. Ja sobie nie wyobrażam, żeby oprócz niebieskich pojemników i żółtych pojemników stawić jeszcze pojemniki zielone. Poza tym trudno sobie wyobrażać, że w niewielkim mieszkaniu nagle będę miała 3 wiadra na gromadzenie śmieci, bo niedługo wiem, będę miała więcej pojemników na segregację odpadów, aniżeli moich własnych mebli. I teraz, ponieważ jest taki pośpiech, to kolejna rzecz. Dotyczy ona sprawy, która do tej pory nie jest uregulowana. Otóż mieszkańcy mają obowiązek, właściciele nieruchomości, tak bardziej, bym powiedziała, mają obowiązek sprzątać teren przylegający do ich posesji. I przynajmniej tak się dzieje na osiedlu oficerskim, że później trawniki są pokryte workami, mieszkańcy się tłumaczą, że to nie są worki z ich nieczystościami, tylko to jest to, co sprzątnęli z ulic. I w związku z tym uważam, że to powinien się jasno znaleźć taki zapis, że powiedzmy sobie śmieci sprzątane z chodników i zieleńców przyległych do posesji wchodzą w limit śmieci zarządca, ale zrobimy do 14. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Następny do głosu zabierze pan Kowalski. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, ponieważ mój szanowny kolega Wojciech Wojkowicz część pytań mi odebrał, ale nie szkodzi, bo wiem, o co chodzi. Ja mam takie pytanie, jako dostaję na dyżurze od mieszkańców. I odniosę się tutaj typowo do rozdziału 2, artykuł 3, ustęp 1. Jest taki wspaniały zapis. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez. I są wymienione punkty, nie będę czytał, bo wszyscy mamy dostęp do tego druku. Moje pytanie jest takie. Mieszkam w bloku na przykład 6-piętrowym, jest w środku syp. Ja akurat segreguję śmieci, plastiki, szkło, kartony, papiery, wynoszę do segregatora, który jest około 300 metrów ode mnie, prawda, czyli jest samochodem. Natomiast inni nie mogą to wrzucać do sypu. I moje pytanie brzmi. Co takiemu mieszkańcowi można odpowiedzieć, jak on będzie zyskiwał na tym, jeżeli on będzie nadal segregował? Ja rozumiem, że jeżeli zostaną podstawione te pojemniki, o których tu szanowny pan teraz był miły wspomnieć, to one będą odpłatne. Na razie są nieodpłatne i wynosimy do tych dzwonów popularnych segregatorów. Ale jeżeli będzie pojemnik odpłatnie, to ja wobec tego pytam. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa, bo w spółdzielniach mieszkaniowych ich znaczy, ale jeżeli wspólnota mieszkaniowa ma tylko po obrysie budynku bloku, prawda, i tylko za to płaci, to jest należy do wspólnoty, to ja mam takie pytanie, gdzie zostanie taki pojemnik postawiony, bo pozostały teren jest gminy zarządzany przez ZIK w większości i kto za ten pojemnik wtedy będzie płacił, prawda? To ja rozumiem, że dążymy do tego, żeby ludzi w miarę przyzwyczaić do jak największej segregacji śmieci, prawda?
I to jest taki kierunek, myślę, najważniejszy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jeszcze mam taką, dość też istotną. O właśnie, tu już mój szanowny kolega też wspominał, ale jeszcze przypomnę jeszcze raz. Mówimy o rzeczach dużo wielkogabarytowych, prawda? I to jest znowu z życia wzięte. Nie mówię to skądś z sufitu, tylko z życia wzięte. Zapis jest taki w punkcie 6, to jest podrozdział 2, artykuł 5, punkt 6, w którym jest zapis nie wcześniej składać niż 24 godziny. Dotychczas takie śmieci, mogę wskazać to dzisiaj nawet, leżą na okrągło. Oczywiście, że jest czas, że podjeżdża kontener, ładuje i wywozi i tyle, co wywiezie, załaduje pełny, za chwileczkę są te śmieci poskładowane. Ja wiem, jak wspólnoty działają, bo dzwonią i na Straży Miejską, i wszędzie. No niestety, jeżeli to jest taki śmietnik w środku danego osiedla, nie będę wymieniał którego, to trudno kogokolwiek ukarać, czy to ze wspólnoty mieszkaniowej, no bo nie wiadomo, kto to podrzucił, prawda? A zdarzają się takie rzeczy, że właśnie są śmieci podrzucane. Chwała tym, którzy mają ładnie wybudowane, wymurowane i zastawione śmietniki, altany śmietnikowe, gdzie nie ma do tego dostępu. Ja myślę, że mam jeszcze dużo więcej pytań, ale te pytania postaram się zadać na Komisji Infrastruktury, które zapewne będzie. Nie chcę tutaj, że jakby mnożyć, bo pytań jest bardzo wiele. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Pan Włodzimierz Piechuś, proszę. Panie Przewodnicząca, Panie Prezydencie, mam kilka pytań. Pierwsze, termin uchwalenia regulaminu, który ustawowo był ustalony, już minął. W związku z tym mam pytanie, czy ten regulamin obowiązujący w pewien sposób nie utracił mocy, ponieważ w tym projekcie uchwały jest, że ustępujący regulamin traci moc. Ja pytanie mam, czy już nie stracił mocy ze względu na przeterminowanie czasowe. Drugie, czy projekt uchwały ten zawiera ustawowy wskazany zakres i na czym to polega. Trzecie pytanie dotyczy dzwonów. Co dalej z dzwonami? Czy one będą istnieć, czy nie? Szczególnie w kontekście, że chyba środki unijne zostały przeznaczone na dzwony i tam jakiś okres rozliczeniowy obowiązuje. Następne pytanie dotyczy szkło zbierane w zabudowie wielorodzinnej. Pytam to w kontekście, że do tej pory zbieramy szkło jako białe i kolorowe, natomiast tutaj jest szkło. Czy to nie będzie utrudniało, jeżeli w zabudowie wielorodzinnej będzie szkło zmieszane? Tej segregacji. Kolejne pytanie. Pojemniki na odpady kuchenne nie mają koloru. Dlaczego tutaj nie ma koloru, a w pozostałych przypadkach kolory są ustalone? Jeżeli chodzi o zapis przed paragrafem, przed artykułem 9, ostatni punkt to jest drugi. Właściciele pojazdów mechanicznych mają obowiązek usunąć i przedstawić pojazd. Mam pytanie, na czym to będzie polegało, jak to będzie egzekwowane, czy Straż Miejska przyjedzie ewentualnie, żeby ściągać takie pojazdy, czy to jest na tyle mocny zapis. Następnie w artykule 9, 7 punkt F jest o przejęciu pełnej odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej. Na czym to będzie dokładnie polegało? Następny punkt tam H jest o GPS-ach, odczyty, rejestracja GPS, czy to jest ustawowy obowiązek skorzystania z systemu GPS. Następnie w artykule 16 jest obowiązek oznaczenia nieruchomości, w tym w formie indywidualnego kodu. Natomiast już w następnym punkcie na następnej stronie jest też obowiązek oznaczenia nieruchomości, brak jest do tego kodu. Czy to oznacza, że tu też ma być kod użyty, czy to jest ten sam opis nieruchomości? Tutaj nie brakuje tego. I tu jest ważny punkt. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne ma mieć kolor niebieski. Dlaczego nie inny? Bo z tego, co się orientuje, są używane inne kolory w obiegu. Czy to jest obowiązek niebieski, czy może być też inny, na przykład czary, czy jakiś tam inny. Czy jest narzucone to w jakiś sposób. Następnie w zabudowie wielorodzinnej mamy pojemnik o kolorze żółtym.
Jeżeli chodzi o łoki, mają być przeźroczyste, ułatwiające weryfikację segregacji. Mam pytanie, jak tu będzie przebiegać proces weryfikacji, że się segreguje te odpady. W szczególności, czy nie należałoby przydzielić takich kodów mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej, żeby ewentualnie poszukiwać sprawcy, że nie dokonuje się tej poprawnej segregacji odpadów. Mam pytanie o pojemniki typu iglo i równoważne. Czy to jest też jakiś wymóg specjalny? Chodzi o ten pojemnik na odpady szklane. Przypominam panu radnemu, że jeszcze jest komisja przed państwem. Jak jestem na komisji, może zapytać. Chyba nie będę miał możliwości na komisji, to nie jestem. Nie jestem członkiem tej komisji niestety. Prosiłbym o szczególne typy nieruchomości. Są tam wynotowane dla obrotu działkowej parametry, skąd się wzięły 0,04 m sześciennego. Jest tam też wspomniane, że wykorzystywanie ogrodów działkowych do celów mieszkaniowych. Czy tak istnieje taki precedens, że ktoś usankcjonował możliwość mieszkania na ogrodów działkowych, bo ja nie znam. Dlatego pytanie jest, skąd się wziął ten zapis. Przypominam panu, że 4.32 jest... Ja już kończę, ale chcę, proszę podpłudnie, bo tu taka jest możliwość. Artykuł 21. Są podane przeliczniki. Chciałbym zapytać, skąd się te wskaźniki biorą. Czy możemy... Panie radny, proszę przeczytać. Już powoli kończę. No nie powoli, to jest 4 minuty prawie. Mam pytanie o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów i zastępcze. Czy możemy otrzymać listę i zdolności i planowane ilość ton na rok? Bardzo dziękuję. Pan Mariusz Szymański, bardzo proszę. Tak, przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, ja czuję swoją presję czasową, pytam dużo. Bardzo proszę. Postaram się mówić jak najszybciej. Znaczy, ma Pan czas, 3-4 minuty. Więc proszę, że przypomnę te pytania, które mogę, czy spróbuję zmieścić w poprawkach, więc się skupię na tych, które zdążę. A propos wystąpienia pana radnego Wojtowicza, który powiedział, że znaleźć bez problemu można informacje w tym projekcie, kto odstawia kontenery do odwet śmietnikowych, że są to spółdzielnie i administratorzy, ale ja nie mam wiem, tylko znaleźć, szczerze mówiąc. Proszę wskazać, to miejsce, bo ja nie wiem, gdzie to jest zapisane, nie znalazłem. W uzasadnieniu do projektu uchwały znalazłem taki zapis, też nie do końca rozumiem. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości porządku obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania. Oczywiście to samo określenie znajduje się... Panią radną patenę poproszę o świnkę, o złotówkę. Ona w ogóle mnie nie słyszy, co ja tu nie mówię. Pani radna patena, świnka. Świnka na do dyspozycji. Już. Więc tu jest określenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. I taki sam zapis znalazłem w ustawie, chyba w paragrafie... Sądnik też będzie płacił do świnki. Nie bardzo rozumiem to określenie. Co to znaczy w wskazanym zakresie? Gdzie wskazany, kto wskazał i co to jest ten wskazany zakres? To jest takie pytanie porządkowe. Również wymagania obejmujących rodzaj i minimalną ilość pojemników przeznaczanych do... Białkowska też zaraz do świnki. Do zbierania odpadów. Proszę, panie radny, proszę, te mikrofony służą do tego, żeby je ustawiać. Proszę państwa o ciszę. Muszę na pewno umieć. Co z... od początku, tak? Więc regulamin określa zasady utrzymania czystości, wymagań w zakresie utrzymania czystości porządków obejmujących w punkcie trzecim. Średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach. I dalej też Państwo się odnosicie do nie wiem, czy rzeczywistych, czy wynikających ze statystyk, czy prognozowanych po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami ilości produkowanych odpadów w Polsce. Jak wiemy,
te ilości są obecnie zaniżone i po uszczelnieniu systemu, a taki jest cel prowadzenia tego systemu, uszczelnić ten system, te ilości będą znacznie większe. Więc pytanie o to zostawiam, a propos chyba trzech punktów w tym projekcie. Czy bierzecie pod uwagę obecne statystyki, czy projektowane ilości, a jeśli projektowane ilości, to kiedy będzie przeprowadzona weryfikacja tych ilości i z jakim skutkiem? Planuje się, że dochody gminy miejskiej Kraków z tytułu opłat wyniosą w przyszłym roku 60 milionów, w 2014 130 milionów. Ten wzrost 120% wynika z tego, że 1 lipca dopiero wchodzi. Okay. A teraz chwilę później jest informacja, że planuje się, że dochody gminy wyniosą, tak jak powiedziałem, jakieś tam kwota i są rozbite na trzy punkty. To jest odbieranie i transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Pytanie jest, jaki udział procentowy w kosztach ogólnych stanowią te koszty właśnie. Podobnie jak w punkcie drugim, czyli tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jaki jest udział procentowy? Jaki jest udział procentowy w ogólnych kosztach obsługi administracyjnej tego systemu? I teraz jeśli chodzi już o załącznik, czyli stricte regulamin. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości obejmujących prowadzenie właśnie w stosownym zakresie, bo też jest to powtórzone. I teraz pytanie jest, według jakich kryteriów ten zakres jest określany? Gdzie to znaleźć? Bo w ustawie słowniczku tego też nie znalazłem, więc nie wiem, co to jest ten stosowny zakres. Chodzi mi o pojęcie stosowny zakres. To wskazuje, jaki jest ten zakres. Czy one wynikają z dyrektywy ramowych odpadów, czyli uzyskania poziomów selektywnej zbiórki czy odzysku materiałowego? Nie wiem, czy to dotyczy. 4 minuty. Teraz dotyczy też liczby osób korzystających z tych pojemników w gospodarstwie. Zaczynamy już czas, panie radny. Proszę zaprezentować też Państwo się odnosicie do liczby osób korzystających z pojemników, które będą podstawione. Jakie mamy dane pod uwagę? Czy to są osoby zameldowane, czy rzeczywiście zamieszkujące? Jeśli zameldowane, to skąd będą brane dane po 2014 roku? Nawet dzisiaj właśnie procedujemy ten uchwałę, ten projekt, dlatego chcę zapytać, chcę wiedzieć, jak się będziemy głosować i dlaczego ewentualnie poprawki składać. Być może, skoro jest łatwiej szukać tego. Teraz jest jeszcze definicja miejsca zamieszkania. Czy to też jest dotyczy innej uchwały i o to nie pytać tym razem? Bo chciałbym dopytać, żeby zdefiniować, żeby wiedzieć, na czym głosujemy. Bo jest definicja słowniczka, miejsce zamieszkania, czyli rozumie się przez to miejsce, gdzie osoba fizyczna spędza swój czas przeznaczony do dowodu odpoczynek. Ja takiej definicji nie znam. Co to jest dowodu odpoczynek i proszę o odpowiedź, skąd na jakieś definicje wzięte. Stąd jest słowniczka, mieszkaniec. Skąd będziemy wiedzieć, kto jest mieszkańcem w 2013 roku. Nieruchomość niezamieszkana. No, czy istnieją instrumenty budujące i weryfikujące takie bazy danych nieruchomości niezamieszkanych? Czy też zamieszkanych z kolei po 2013 roku? Ja oczywiście ja skończę, bo mi zabiorę głos drugi raz, a te pytania, które zadałam... Czy dużo Pan ma jeszcze pytań? Sporo. No rozumiem, że porozumieliśmy się, że poprawki będą, termin poprawy będzie... Tak, wydłużone. Po terminie... Tak, oczywiście. Następną osobą jest Pan Stanisław Rakko. Pan rezygnuje, Pan Stanisław Zięba. Stasiu, czy Ty masz pytanie, czy nie? Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja mam taką propozycję, ponieważ o tej ustawie szeroko słychać, źle słychać, prawda? My jesteśmy w trakcie procedowania tego, co rady powinny zrobić.
Niezależnie od tego, co dzisiaj powiemy na temat tych uchwał, należałoby, nie wiem, w formie rezolucji, spotkania, myślę, że najlepiej spotkania z posłami, aby wyrazić nasz pogląd na tą kulawą, nie najdelikatniej, ustawę, która z jednej strony no, troszkę porządkuje, a z drugiej strony wpuszcza samorządy no, trochę w kłopot taki, gdzie społeczeństwo oczywiście nie przywagi ustawodawcy, tylko firmie albo radzie gminy, która jedni podejmują, że od metra, drudzy od wody, inni, prawda, jeszcze od czegoś innego, więc, ale są też i inne zapisy, które publicznie już wiemy, że są niedobre. Oczywiście to ja nie wnioskuję, żeby zaprzestać procedowania, dyskutowania, bo to nas nie ominie. Natomiast oprócz tego powinniśmy, nie wiem, prezydent, rada razem albo zrobić spotkanie z parlamentarzystami, posłami, albo też wprost wysłać do rządu, bo pan premier też powiedział, że jest ustawa do kosza. No jak on tak powiedział, no to no, śmieciowa ustawa do kosza, no to pewnie rząd się przedstawi do już? Nie, nie, spokojnie, proszę. Spokojnie, jestem bardzo spokojnie. No, to w takim razie dziękuję. Jak moje interwencje są uzasadnione, pan Zosiek i przypomniał o czasie. Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, wszyscy skupiamy się na rozdziałach dotyczących gospodarki odpadami, natomiast regulamin utrzymania porządku i czystości zawiera także rozdział 10, obowiązki osób utrzymających zwierzęta domowe, to jest artykuł 26. I odnoszę wrażenie, że ponieważ ktoś przygotowując ten nowy dokument chyba skupił się bardzo na tym, żeby dopracować rzeczy, o których dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, to jakby bez należytej uwagi ten artykuł 26 został przygotowany. On mówi m.in. o obowiązkach ciążących na osobach prowadzących psy na uwięzi. I treść tego przepisu w obecnie obowiązującym regulaminie była zmieniana przez Komisję Praworządności w ten sposób, aby na przykład móc wymagać nie tylko od właściciela psa rodowodowego, aby oprócz wprowadzenia go na smyczy zakładał się także kaganiec, ale również od właściciela psa, które posiada dominujące cechy psa rasy uznawanej za agresywną, czyli innymi słowy jest tej rasy, aczkolwiek nie posiada rodowodu. Te przepisy zostały w tej propozycji wykreślone, jak również na przykład przepis, że takich psów nie powinien wyprowadzać człowiek pod wpływem alkoholu, narkotyków. No, był to owoc pracy komisji. Wydawało się, że one dość dobrze funkcjonują i dlatego przyjmuję z pewną obawą rezygnację z tych zapisów. Będę również wnioskował o wprowadzenie poprawek w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma potrzebę wypowiedzenia się? Przepraszam, pan Grzegorz Stawowy, kładzimy w myśl projektu z jeszcze raz. Tylko jeden zdanie, tylko 1061 zacznę w uzasadnieniu, że mamy myśli, że przychody gminy miejskiej Kraków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosą 150 milionów. To są już koszty, zespolnie czy koszty, bo to znaczy, że będą musi podać, to znaczy, że będzie VAT, a to znaczy, że można odliczać VAT, czyli będzie więcej pieniędzy. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Mieszkiewicz, drugi, bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ono dotyczy w pewien sposób niskiej emisji. Pod koniec artykułu 34 jest zapis o spalaniu odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Jest zakaz za wyjątkiem odpadów roślinnych pochodzących z roślin porażonych przez choroby i szkodniki. I mam pytanie, jaki jest tryb
stwierdzenia tego, że to jest porażone przez chorobę czy szkodniki, no dlatego, że to może być taka furtka do spalania po prostu liści na posesjach. Dlatego w jakiś sposób to przebiega, że możemy jednak zwalczać tę dyskryminację. Bardzo dziękuję. Ja tylko króciutko. W sprawie artykułu 26 dotyczącego zwierząt i utylizacji zwłok zwierzęcych. Chciałam się zapytać, czy Państwo macie jakieś projekty związane z tworzeniem przebowiska dla zwierząt, a jeśli nie, to znaczy, że tylko i wyłącznie będzie możliwość spalania zwłok zwierzęcych. No bo tak jest alternatywa albo, to znaczy chciałam się zapytać, czy w obszarze Państwa zainteresowań istnieje tworzenie grzebowiska na zwierząt. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Pani Magdalena Wasera, jeszcze raz ten Marcin Szymański. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do podrozdziału 6, artykuł 21. Wymienione są obiekty użyteczności publicznej oraz wskaźnik nagromadzenia objętościowych. Mam pytanie, czy tutaj są ujęte wszystkie kategorie obiektów? Wydaje mi się, że nie. Że na przykład nie ma klubów sportowych, czy jakichś siłowni, może jakichś zakładów usługowych. Takich rzeczy brakuje i ta lista powinna być moim zdaniem uzupełniona. Bardzo dziękuję. Pan Mariusz Szymański, bardzo proszę. Boże, przepraszam Panie Marcinie, przepraszam Panie Marcinie. Ja mam pytanie sporo, ponieważ jesteście na późno, jesteście zmęczeni, poza tym czasem wybranie leci. Nie jestem w stanie tych wszystkich pytań, które wynurtują, mi się zadać. Część może mi się uda zadać na przyjemności Panu Przewodniczącego na komisji. Natomiast, bo tutaj, jeśli dobrze pamiętam, doniesienie prasowe, to po dyskusji podobnej, jak dzisiaj się toczy w Białymstoku i procedowaniu podobnych uchwał, a tam system gospodarki odpadami jest dość podobny do tego, który będzie w Krakowie obowiązywał, głos zabrał właśnie pan premier Tusk i powiedział to, co pan radny Ziemba powiedział, że no plus minus ustawa jest bardzo dobrze. Również z tego powodu, że niejasne są zapisy i nie spójne wzajemnie ze sobą oraz dyrektywą odpadową, szczególnie z hierarchią postępowania z odpadami zapisów uchwał wynikających z ustawy. I skazanie tej dyskusji dzisiaj, przy pierwszym czytaniu, w kontekście planowanej zmiany ustawy, sądzę, że generują problemy. Ja swoje pytania, tak jak rozumiem, to przeczytałem całe w formie poprawek i poddam Państwu pod głosowanie. Mam nadzieję, że to nie będzie maszyn do głosowania, tylko rzeczywiście będzie okazja przy drugim czytaniu, czy w międzyczasie się nad nim pochylić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Dezart Kolewski, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Ja króciutko tylko do tego druku jeszcze 1060. Ponieważ w załączniku numer 1 jest taki zapis obszar gminy miejskiej Kraków, o którym obowiązuje zakaz prowadzenia chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich. Widzę tutaj wymienionych bardzo dużo jest ulic. No chciałem zapytać, na jakiej zasadzie są te ulice, ponieważ wiem, że w wielu tych ulicach są chowane właśnie, że tak powiem, zwierzęta, nie tylko przez nawet chowane są. Czy skąd się to wzięło, skąd to jest wymienione? Bo jeżeli jest zakaz, to ja rozumiem, że nie powinno się chować, natomiast nie chciałbym wydawać wskazówki, żeby karać tych ludzi, broń Boże. Natomiast wiem, że coś takiego jest i to nie jedna silnika, trzy, ale bardzo dużo. Dlatego ten zapis mnie tak troszeczkę tutaj zaniepokoił. Wolałbym, żeby to w ogóle nie było w tym temacie tego zapisu. Tutaj niektóre ulice to są takimi ulicami pomimo osiedlach podmiejskich, raczej odsunięte daleko od miasta. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze radny? Oddaję głos wczorajszej solenizacji Barbarze Kamień jako osoby, która poprosiła o głos. Bardzo pani, proszę. Przypominam Pani, że Pani ma 3,5 minuty. Pani dzieci działa, co 4 minuty daje. Tak. Szanowni Państwo, ja mam tutaj pytanie właśnie do Pana Prezesa, mianowicie dlaczego ten regulamin różnicuje praktycznie rzecz biorąc mieszkańców. Bardziej uprzywilejowane właściwie sytuacje są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej.
utrzymany zostaje żółtiewodek. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, czyli w artykule 5 ust. 1, czyli zabudowa wielorodzinna, zabudowa mieszana i zabudowa, gdzie powstają odpady, Państwo wprowadzacie żółty pojemnik i zielony pojemnik na szkło. Prowadziliśmy praktycznie rzecz biorąc przez cały rok edukację naszych mieszkańców, a wiecie Państwo, jak to wygląda w zasobach wielorodzinnych. I wreszcie, kiedy akcja zaczyna przynosić jakieś tam wyraźne efekty, będziemy musieli się znowu przestawić, o ile będziemy się musieli, jak Państwo zatwierdzicie ten regulamin, że nagle żółty pojemnik to już nie papier, szkło i metal i tworzywa, tylko osobny pojemnik na zielone, na szkło. Chciałam zwrócić uwagę, że tak jak już ktoś z Państwa mówił, w zabudowie wielorodzinnej brak jest terenów na ustawianie tych kolejnych kontenerów. Mieliśmy ogromne problemy, bo część nieruchomości jeszcze nie jest wyposażona w ten żółty pojemnik, a Państwo każecie nam dostawiać ogromny dzwon, bo proszę zwrócić uwagę na pojemność 1,2 kontenera zielonego. Więc przypuszczam, że w wielu przypadkach może się to skończyć tym, że my nie będziemy w stanie ustawić tych zielonych kontenerów i będziecie Państwo mieć te odpady szklane po prostu w odpadach zmieszanych. Szkoda, bo tak jak mówię, byłoby więcej tych odpadów posegregowanych. Poza tym, także gdyby była możliwość, to ja bym prosiła o przeanalizowanie zapisów regulaminu artykułu 5 ust. 1, punkt 1, w artykule 6 ust. 1 i w artykule 7 dotyczących właśnie tego żółtego pojemnika. Chciałabym, żebyście Państwo doprecyzowali właśnie, ktoś już z Państwa tutaj poruszał ten temat, mianowicie selektywne zbieranie chemikali, leków i zużytych baterii. Bo dotychczas można było te przeterminowane leki oddawać do aptek, czy zużyty sprzęt elektroniczny oddać do sklepu. Jak to ma być w przypadku, gdy to ma zbierać, nie wiem, zarządca nieruchomości, dyscyplinując oczywiście mieszkańców. I mam jeszcze prośbę do załącznika numer 1, do zarządzenia prezydenta miasta, przepraszam, do druku 1061. Dotychczas przedsiębiorstwa odbierające odpady w ramach tej niewielkiej kwoty, i to tylko Państwu dla informacji podam, w ramach tej niewielkiej kwoty wyposażane nieruchomości w swoje pojemniki dbały o stan techniczny, sanitarny. Wiadomo, że ustawa przerzuciła te obowiązki na mieszkańców, na właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak Państwo proponujecie bardzo skromne usługi w porównaniu do tych, które w tej chwili świadczyły te firmy, bo praktycznie proponujecie Państwo 2 bądź 3 razy w tygodniu odbiór odpadów komunalnych, raz w tygodniu poselekcjonowanych tego żółtego pojemnika i ewentualnie raz w miesiącu szkła. Mówię o zabudowie wielorodzinnej. I o dziwo, ktoś też już z Państwa zwrócił uwagę, raz na 3 miesiące proponujecie Państwo odbiór odpadów wielogabarytowych. Praktyką było, że na ogół ten odbiór odpadów wielogabarytowych był 2 razy w miesiącu. Więc proponuję przeanalizować ten zapis, bo skoro dotychczas firmą się to opłaciło, to dlaczego by nie spróbować zrealizować tego. Raz na 3 miesiące to jest naprawdę za rzadko i przypuszczam, że będzie można oczywiście domówić taką usługę, ale wszystko w ramach usług dodatkowych. Również nie znalazłam w opłacie tej śmieciowej, że znalazł się odbiór odpadów zielonych. Dotychczas firmy to odbierały od właścicieli i nie ponosiliśmy z tego żadnych kosztów. Więc wydaje mi się, że też powinno się tam umieścić te odpady zielone przynajmniej 3 razy w roku, a jak właściciel nieruchomości będzie chciał większą ilość tych wywozów, no to wtedy będzie mógł zapłacić i mieć to w ramach opłaty dodatkowej.
to praktycznie tyle chciałabym, żebyście Państwo wzięli to pod uwagę, bo tak jak mówię, patrząc na doniesienia prasowe, opłata śmieciowa ma być trzykrotnie nawet wyższa, a czytając te załączniki, to mam takie wrażenie, że dostaniemy minimum. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Panie Prezesie. Dobrze. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Pani Prezydencie, Pani Panowie Radni, Szanowni Państwo. Oczywiście nie będę w stanie dzisiaj tak od razu odpowiedzieć na wszystkie pytania, postaram się na większość, ale oczywiście część, która będzie chciała znaleźć odpowiedź na Komisji Infrastruktury. Ale po kolei będę się starał jakoś zrealizować oczekiwania Państwa Rady. Po pierwsze, odpowiadając na pytania Pana Radnego Wójtowicza. Więc oczywiście potwierdzam to, co tutaj zostało powiedziane, jakby to nie jest ten w sensie odpowiedź, ale nawiązanie. Rzeczywiście system, który będzie wprowadzony od 1 lipca, to jest zasadnicza zmiana dotychczasowej praktyki, bo dzisiaj rzeczywiście często było tak, że usługa polegała wyłącznie na odbiorze odpadów i to nie wszystkich. Natomiast obecnie ta usługa ma polegać na tym, że jest odbiór w najlepszym wydaniu 100% odpadów, czyli zwiększy się ten sumie odpadów, który zostanie skierowany do systemu i odbiór po pierwsze nie jest tylko odbiorem, tylko jest odbiorem selektywnym. Tutaj rzeczywiście jest tak, że to ten obowiązek został skierowany na właściciela nieruchomości, na osoba, która odpowiada za nieruchomości dla wytwórców odpadów. Natomiast najważniejsze jest to, że zmienia się system o tyle, że to nie jest tylko odbiór, nawet selektywne, ale wszystko jest to przetwarzanie. To się zasadniczo zmieni struktura całej działalności w tym zakresie prowadzonej. Natomiast jeżeli chodzi o zasady selektywnego zbierania, gdzie tutaj to rzeczywiście jest tak, że to właściciele są zobowiązani, natomiast rzeczywiście jest szereg przeszkód, które pojawiły się przy tworzeniu tego regulaminu i zdajemy sobie sprawę, bo przecież jako firma dotychczasowe NPO pracujemy na terenie nieruchomości, więc wiemy, że są określone trudności. W związku z tym rzeczywiście mogą być incydentalne przypadki, że tego miejsca na pojemniki nie będzie, ale przypominam, że w szczególności tam, gdzie te odpady były odbierane wszystkie, czyli na osiedlach, bo tutaj co do osiedli jest najmniej uwag, że tam te odpady gdzieś wypływały, to mówimy o tej samej masie odpadów. Natomiast struktura ich zbierania będzie inna, więc nie zakładam, że ta masa jakoś tak się rozprzestrzeni, że tych pojemników trzeba będzie więcej. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o pojemnik niebieski czy żółty, to one oczywiście zostaną jakby zamienione jedne na drugie. Natomiast skąd się pojawił, to od razu odpowiadam jakby wyprzedzająco pojemnik zielony. Jeżeli chodzi o zabudowę z rodziną, tutaj wszyscy, jak widzę, jesteśmy zgodni, natomiast pojemnik zielony pojawił się stąd, że z doświadczeń wiemy, bazując na bazie doświadczeń stolnika żółtego, że szkło rzeczywiście tutaj, można powiedzieć, marnowało się oraz zanieczyszczało pozostałe surowce wtórne, dlatego że w workach szkło nie pęka, natomiast w pojemnikach po prostu nieco nie pęka, w związku z tym chcąc jednak w sposób racjonalny to szkło wydobywać, uznaliśmy, że warto zaproponować, żeby to szkło było odbierane w dodatkowych pojemnikach. Ja oczywiście przypominam, że każdy pojemnik, jeżeli jest z pokrywą, nie musi być w altanie. Dla oczywiście elegancji to jest lepiej. Natomiast pojemnik typu iglo w ogóle nie mieści się do altany. On będzie musiał być w miejscu ogólnodostępnym. To o tyle jeszcze jest jakby problem, który znajdzie pewne ułatwienie, to też wyprzedzam pewne pytania, że dzisiaj mamy pewną liczbę pojemników, które zajmują się w Krakowie, nazwijmy tych, które są w miejscach ogólnodostępnych, na ogół po 4 pojemniki w Warszawie. Są również pojemniki po iglo w mniejszej liczbie, ale są, które już żeśmy wstawiali próbnie na żądanie niektórych spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, bo chciano wyrobywać na przykład szkło czy niektóre frakcje w sposób bardziej istotny. Natomiast ma się pojawić jeszcze 400 kompletów pojemników, które będą realizowane w wyniku przetargu na zakład termicznego przekształcania odpadów. W
W związku z tym ta ilość pojawi się i tutaj zakładamy, że te pojemniki liczymy w międzynarodową współpracę z zarządcami nieruchomości tych zbiorowych, żeby można było znaleźć zlokalizowanie tam, gdzie się da, bo to nie musi być tak, że te pojemniki są dla jednej nieruchomości czy dla jednego zarządcy. Można będzie próbować, żeby to było jakby dla kilku. Jeżeli chodzi z odpadami zielonymi, to oczywiście po pierwsze można je oddawać do punktów selektywnego zbierania odpadów, to jest jakby podstawowe miejsce. Takich punktów w chwili obecnej mamy dwa. Oraz będzie można to odbierać również w ramach opłaty usługi dodatkowej i w związku z tym wszystkie odpady, które są obecnie w ten sposób gromadzone, dalej będą mogły być gromadzone, wręcz będzie można to pogłębić. Taka praktyka rzeczywiście z wieloma zarządcami nieruchomości się ukształtowała. Było to w całości robione w ramach jakby dodatkowej opłaty i to oczywiście chcemy kontynuować i sugerujemy, że to jest za cenny surowiec, żeby go nie zawrócić do biologicznego obrotu. Natomiast jeżeli chodzi o wielkie gabaryty, tutaj pojawia się co 3 miesiące. Ja podkreślam, że regulamin hipotezy zagranicznej jest tutaj zgodny z tym samym ustawą. Ustawa narzuca pewne standardy, myśmy tu powtórzyli w tym regulaminie. One są też w większości przypadków dokładnie zgodne z tymi systemami preselekcji odpadów, które zostały przez lata wypracowane. Jeżeli chodzi o ten zapis 3 miesiące z odbiornej rodziny, to praktyka rzeczywiście jest taka, że i dzisiaj my odbieramy to w ten sposób, natomiast czym innym jest wstawienie pojemnika, powiedzmy jednego, bo to tak nie należy rozumieć, że jest osiedle 10-tysięczne, raz na 3 miesiące wstawimy pojemnik na wielkie gabaryty i to wszystko. To oczywiście jako zarządca systemu widzimy to jakby rotacyjnie, że raz się pojawia w tym miejscu, raz się pojawia w tym miejscu, natomiast nie widzimy tutaj przeciwwskazań, wręcz tak to powinno być zrobione. Co do tych spraw jakby niezwiązanych z odpadami, ja się tutaj nie do końca przynajmniej czuję kompetentny, natomiast oczywiście intencją było to, żeby wszystkie te zapisy, które są w dotychczasowej regulaminie były utrzymane. Skoncentrowaliśmy się rzeczywiście na tych zapisach dotyczących odpadów stałych, natomiast jeżeli zanotowaliśmy tutaj uwagę pana radnego, nie tylko pana radnego, czy też rzeczywiście można to robić wspólnie, żeby te gryzonie nie przenosiła się z miejsca na miejsce. Jeżeli chodzi o termin zapłaty, rzeczywiście już tutaj konsultowałem to z zaradcami prawnymi. Jest to rzeczywiście celna uwaga, bo rzeczywiście dzisiaj mieszkańcy mieli szansę, nie mówię tu o zabudowie wielorodzinnej czy klientach typu instytucje, przedsiębiorstwa, bo te płacimy co miesiąc, tutaj wniosek gminy system obrazi, natomiast w domkach jednorodzinnych była zasada, że zostało fakturę z 6 odcinkami i oczywiście tutaj dokonamy w ramach autopoprawki kierunkowską wskazówką danie możliwości, że jeżeli ktoś chce skorzystać i zapłacić jakby wcześniej, bo dla niego to jest łatwiejsze, żeby nie myślał, to oczywiście w szczególności, że dla takich osób ta opłata będzie przecież zryczałtowana w dłuższym okresie, także przedłożymy propozycję autopoprawki w tym zakresie, żeby to spełnić. Jeżeli odnośnie uwag następnych pani radnej Basary, to rzeczywiście to już jakby po części powiedziałem, że uważamy i to będzie cała sztuka, żeby tak porozumieć się, żeby pewne rzeczy mogły być realizowane wspólnie. Często wspólnoty, w szczególności wspólnoty dzielą się z większych zasobów. Powiedzmy, w zakresie gospodarki odpadami powstawał jakby taki chaos. Mamy takie przypadki, że jest jedna altana śmietnikowa, z której korzystają różne wspólnoty. Jedna wspólnota ma umowę podpisaną z Elektrownią Zbiórka, z drugą nie ma tego, więc po prostu tutaj będziemy namawiać, ale to inicjatywa jest po stronie tych zarządców. Oni muszą się porozumieć. Z naszej strony nie będzie tutaj żadnych uwag, żeby w ten sposób zrobić, bo też chodzi o to, żeby system był racjonalny i w sumie, żeby w minimalnym stopniu nie podrażać tego systemu. Rzeczywiście, co do segregacji odpadów, to ustawa nie do końca jakby daje tutaj zachęty do tego, żeby postępować w sposób selektywny, bo właściwie jest jeden rodzaj sankcji, znaczy nie segregujesz, ponosisz podwyższoną opłatę i to jest pewien problem. Natomiast oczywiście nie w tej uchwale, my pewną propozycję przedłożymy w
uchwale o metodach poboru opłaty, gdzie będziemy tam preferować pewien system, który choćby w minimalnym stopniu tutaj chodzi za budowę, gdzie jednocześnie zamieszkują mieszkańcy i gdzie jednocześnie są nieruchomości niezamieszkałe, żeby dać możliwość poprzez zastosowanie tutaj metody odbiorczej odpadów, żeby opłacało się tak gospodarować odpadami, żeby ich było mniej, co oczywiście wpłynie na korzyść, dlatego że jeżeli to będzie uzupełnione korzystanie właśnie z tych ogólnodostępnych pojemników recyklingowych zbiórki i będą te osoby korzystały z szoków, czyli punktów selektywnego zbierania w zakresie odpadów wielkogabarytowych i innych, to oczywiście będą mieli mniej pojemników. No, co do sprzątania terenu, no to oczywiście mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście to jest obowiązek właścicieli nieruchomości i trudno jakby mi z tym dyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania w blokach, syp, co mieszkanie zyskuje, to tak jak powiedziałem, to znowu będzie w tej uchwale naszej propozycji, czyli tych czterech uchwał, które jeszcze przewidujemy, gdzie będziemy, preferując metodę tą mieszaną, to będzie jakaś odpowiedź, żeby w ten sposób rzeczywiście mieszkańcy widzieli w tym jakąś korzyść, choćby przez zmniejszenie sumienia odpadów, co powinien zaowocować mniejszą opłatą. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, zdajemy sobie sprawę z kłopotów. Będziemy analizować, czy gdzieś w jakimś zapisie tutaj tego regulaminu nie dokona gdzieś takich poprawki, żeby można było zastosować i uzupełnić również w niektórych przypadkach system workowy, w innych przypadkach, także to jakby rozważymy, bo rozumiem, że taka jest intencja, żeby nie tylko pojemniki, ale również tam, gdzie ten system się sprawdza, worki były uzupełniające. Ja mogę tak powiedzieć, że z dotychczasowego naszego doświadczenia też wiemy, że jest zabudowa nawet wielomieszkaniowa, która teoretycznie należy do pojemnikowego systemu, natomiast stosowaliśmy żółty worek z powodzeniem, więc spróbujemy taki zapis uzupełnić, żeby taka możliwość powstała. Natomiast jeżeli chodzi o termin wprowadzenia regulaminu, to on akurat jest dokładnie zgodny z prawem, jest to 6 miesięcy od uchwalenia planu wojewódzkiego. Plan był 7 lipca uchwalony, więc termin ustawowy to jest 3 stycznia, w związku z tym tutaj nie ma wątpliwości, że taki to jest prawidłowy termin. Zresztą tydzień temu w środę pan wojewoda Miller zorganizował spotkanie dla wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa małopolskiego spotkanie. Ten temat był poruszany i takim jednoznacznie powiedziano, że oczywiście nie ma tutaj w tym materii żadnych przeciwwskazań. Regulamin oczywiście jest zgodny z ustawami i wypełnia wszystkie wymagania ustawowe, natomiast oczywiście są pewne elementy, które my byśmy nawet chcieli zapisać, ale ustawa sobie też jasno prezentuje, że możemy wychodzić, nawet gdybyśmy chcieli poza zapisy ustawowe, to często dla nas jest przykład, ale musimy to zrobić. Tak jak powiedziałem, będzie dokupione 400 wodotowych kontenerów na selektywną zbiórkę, którą będziemy chcieli właśnie wprowadzić na tereny osiedli, czyli nie tak jak obecnie w ogólnodostępnych tylko terenach, czyli na miejskich, ale również, żeby tutaj porównywać się z zarządzaniem nieruchomości. Teraz, tak jak powiedziałem, szkło uważamy, że to jest cenne, natomiast dlatego proponujemy pojemnik, ponieważ już są w Polsce instalacje, które nie mają potrzeby dzielenia, już można to jakby fabrycznie, czyli na miejscu przy kucie szkła rozsortowywać białe, kolorowe, w związku z tym to jest jakby wyprzedzające. My oczywiście w swojej instalacji to częściowo dosortujemy, ale przynajmniej są takie możliwości, natomiast już są instalacje, które robią to, a z kolei kierując się właśnie tym, że jak najmniej pojemników stawiasz, to z tego powodu właśnie jest tylko jeden pojemnik na szkło. Jeżeli syty, to powiedziałem, natomiast tutaj jest cały szereg różnych pytań dotyczących
różnego rodzaju oznakowań kodowych i tak dalej, pojemników, to właśnie są wszystko zapisy, które mają doprowadzić do tego, żeby system był kontrolowalny. Jeżeli oczywiście gdzieś można uzupełnić jeszcze zapisy, gdzieś zostały jakby przez przypadek pominięte, to jestem za tym. Także jeżeli będą jakieś, my zauważymy, albo będą konkretne wskazówki, gdzie to należy uzupełnić, to na pewno będziemy wnioskować do pana prezydenta stosowną autopoprawkę, dlatego że rzeczywiście, jeżeli nie wprowadzimy, to jest ta różnica między dotychczasowym systemem a obecnym. Obecny system jest niekontrolowalny. Jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie, jak te odpady powstają, kto sortuje, kto nie, to musimy wiedzieć i musimy sobie zapewnić przy pomocy systemów informatycznych te sprawy. Jeżeli chodzi o normatywy, jakie zostały przyjęte dla różnego rodzaju nieruchomości, bo już później to też pytanie, to oczywiście są to normatywy orientacyjne, szacunkowe, które są zbudowane na bazie wieloletnich doświadczeń tutaj z Krakowa, naszej firmy, ale i konsultantów i firm z innych miast. Chodzi o to, żeby orientacyjnie wiedzieć, że jeżeli na przykład w ogródku działkowym są zamówione pojemniki, bo tam jest błędne ilości wytwarzanych odpadów, to musimy orientacyjnie wiedzieć, czy ta zadeklarowana ilość rzeczywiście realnie odpowiada temu, co odpadów w danym miejscu powstaje. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców ogródka działkowych, niestety to jest tak, chcieliśmy go uwzględnić również w regulaminie, jako że zdefiniowany to jest mieszkaniec na sposób europejski, to nie musi to być zameldowany, to jest po prostu osoba, która mieszka i wtedy również tą osobę można włączyć do systemu odpadowego, żeby odpady, które produkuje, były opłacane. Oczywiście, jeżeli chodzi o instalacje regionalne i zastępcze, to one są wymienione w planie wojewódzkim i tam wszystkie parametry tych instalacji są podane. Jeżeli chodzi o kontenery i w ogóle pojemniki urządzenia do gromadzenia odpadów, to oczywiście z lapsów ustawowych, które na skutek jakby utrzymania dotychczasowych zapisów, które nie kłóciły się z praktyką, ponieważ była to cena za usługę, teraz jest to opłata, to po prostu zrobiło ogromne zamieszanie. Praktyką było to, że to firmy wywozowe wyposażają nieruchomość dany typ pojemnika wedle potrzeb i zamówienia. Natomiast to z kolei w innej uchwale usługach dodatkowych będziemy proponowali, żeby tego typu rzeczy się znalazły, czyli będziemy proponować, żeby w ramach usługi, w ramach ogłoszonego przetargu firma była zobowiązana do dostarczenia pojemników do użytkownika i żeby utrzymać ten stan, bo rzeczywiście dla dużych zarządów nieruchomości może to być wydatek kilkuset albo więcej tysięcy złotych na raz, żeby to zrobić, więc będziemy chcieli zaproponować taką usługę. Oczywiście w związku z tym, że prawo jest takie, że to właściciel nieruchomości wyposaża tą nieruchomość urządzenia, pojemniki i worki, to oczywiście stąd muszą być w regulaminie precyzyjne zapisy, jakie to pojemniki, jakie worki są, żeby po prostu system był spójny, bo inaczej każdy zarządca nieruchomości mógłby inne pojemniki sobie gromadzić, jakie mu się podobają, w związku z tym, żeby nie zmarnować tego dorobku, który był do tej pory i przypominam, że dotychczasowy regulamin przewidywał właśnie tego typu kolorystykę na pojemniki czy worki, żeby to jakby utrzymać i prowadzić. Jeżeli chodzi o ilość odpadów, to jest to bardzo trudne do oceny, dlatego że głosy również fachowców są i takie, że są gminy, gdzie nawet ponad 50% ilości odpadów wzrośnie. Szacuje się, że średnio w Polsce będzie to między 20-30%. Myśmy tutaj przeprowadzili i sami, i przy pomocy naszych konsultantów szczegółowe konsultacje. Dzisiaj można powiedzieć, że odpadów w Krakowie według dotychczasowych badań szacowano, że to będzie około 348 tysięcy ton. Średnio to również znalazło potwierdzenie w raporcie o stanie miasta, gdzie ta ilość się waha między 400-410 kg na mieszkańca. Podkreślam, to jest średni wskaźnik planistyczny, to nie jest tak, że każdy mieszkaniec wytwarza.
I teraz oczywiście pozostaje pytanie, czy do tych wielkości dodawać jeszcze jakąś istotną ilość odpadów, czy też jakby podejść z umiarkowaniem. Myśmy tutaj podeszli z umiarkowaniem, bo oczywiście to by generowało skutki w postaci znacznego wzrostu opłaty za tą usługę. Tutaj staramy się już być na tym etapie, żeby no, bardzo powściągnili, bo jeszcze podkreślam, że tutaj główny ciężar będzie skierowany na przetwarzanie odpadów, ale o tym to jakby w terminie późniejszym, bo to jest przedmiotem jakby tych uchwał, które będą procedowane już w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o zakres usług, czy wskazany zakres, to oczywiście to jest różnego rodzaju dokumentów, również to wynika z ustawy, ustawa precyzuje jednoznacznie, również jeżeli czytać ten artykuł regulaminu, to tam jest zaraz po tym wskazanym zakresie, jest napisane w jakim zakresie, więc i ustawa, która oczywiście obowiązuje i regulamin to jakby precyzują. Później, oczywiście jeżeli chodzi o deklarację metody, to tak jak powiedziałem, to będzie w terminie późniejszym. Mieszkaniec to jest po prostu definicja, którą przewiduje prawo europejskie. A w tym zakresie żeśmy konsultowali się z Wydziałem Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego i właśnie biorąc pod uwagę pewne zamieszanie również związane z przewidywanym zmianą obowiązku, zniesieniem obowiązku meldunkowego, jak i tego faktu, że w Krakowie przemieszkuje okresowo dużo większa liczba osób niż faktycznie, to żeby nie tylko osoby zameldowane dzisiaj, to wszystkie mogły wejść do systemu, musieliby przyjąć takie definicje, które są zgodne jakby z definicjami stosowanymi w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi tutaj o te następne pytania dotyczące zwierząt domowych, czy niskiej emisji utylizacji zwierząt, to i przeze mnie, i tu przez w szczególności radców prawnych nie zostały zapisane, zweryfikujemy, czy tutaj nie wkradły się jakby jakieś ewentualnie błędy, dlatego że jak powiedziałem, uchwała została gruntownie zmodyfikowana w zakresie odpadów stałych, natomiast jeżeli chodzi o inne treści, to ona, że tak powiem, jest jakby powieleniem dotychczasowej, ale jeżeli by się tutaj jakieś nieścisłości lub wykreślenia znalazły, powiedzmy to w ten sposób, to zweryfikujemy, czy to, jeżeli to jest przypadek, to uzupełnimy. Tak jak powiedziałem, jeszcze wracając tutaj też do pewnych pytania, wskaźniki to wynikają z naszych doświadczeń konsultantów i innych ośrodków miejskich w tym zakresie. Również jeszcze zweryfikujemy, czy w tych przedziałach są tego typu obiekty, jak można zakwalifikować, ale w każdym razie, jeżeli by się okazało, że nie da się tego rozpatrzyć, chociaż podkreślam, są to dane orientacyjne do planowania, to wtedy byśmy jeszcze uzupełnili o to, żeby po prostu rzeczywiście nikt tutaj nie był pominięty w tym systemie gospodarki odpadami. Natomiast jeżeli to są jakby większość tutaj, natomiast jeszcze odpowiadając na końcową grupę pytań, to oczywiście powiem tak, uchwała nie różnicuje prawnie mieszkańców, z czego oni mogą korzystać, natomiast wykorzystuje te doświadczenia, które przez lata się kształtowały. Chcieliśmy jak wdrażając te systemy nowoczesne, upowszechniając systemy selektywne jego zbierania, żeby rzeczywiście w maksymalnym stopniu 100% mieszkańców Krakowa włączyło się do tego systemu, chcieliśmy zachować te przyzwyczajenia, które mieszkańcy mają, żeby nie wprowadzić jakby chaosu, bo nie ma gorszej rzeczy, jak zmienić przyzwyczajenia. Takie one były, w związku z tym to utrzymujemy. Natomiast jeżeli chodzi o czy wyposażenie nieruchomości, czy doświadczenia, ja tylko posłużę się na koniec statystyką, bo bardzo ładnie się mówi na ten temat, że ktoś coś robi. Jeżeli chodzi o zbiórkę odpadów komunalnych, to w zakresie
tym, to mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o zbiórkę selektywną, to 87% ogólnej masy odpadów zbieranych selektywnie w Krakowie jest zbierany przez NPO, więc jakby myślę, że to pokazuje to, co się robi. Jeżeli chodzi o odpady zielone, ponad 90% zbieramy my. No to samo wskaźnik ponad 90% dotyczy prawie 100% odpadów wielkofabrykowych, więc po prostu rzeczywiście jesteśmy jedyną firmą, która do tej pory miała doświadczenie i jeżeli coś proponujemy, to wynika to z doświadczeń, a nie tylko z pobożnych życzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W ten sposób odbyliśmy drugie czytanie. Przepraszam, pierwsze, tak? Ja teraz pierwsze czytanie. Dziękuję za czujność. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu określa. Termin wprowadzenia autu poprawek na 14 grudnia godzina 15, ostateczny termin zgłoszenia poprawek na 18 grudnia godzina 15. Proszę Państwa, i to będzie w zakresie druku numer 1060. Także samo termin składania autu poprawek do druku 1061 jest ten sam, czyli 14 grudnia godzina 15, ostateczny termin składania poprawek 18 grudnia godzina 15. Także samo druk 1062, tutaj termin autopoprawek 14 grudnia i 18 grudnia, ostateczny termin składania poprawek godziny 15.